Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Studio Basket wita ponownie. Po przerwie udało nam się wreszcie z Łukaszem połączyć. Łukasz Tygnicki, dzień a dobry. Ja się nazywam Adam Romański. Udało nam się połączyć, żeby podsumować temat The Last Dance, filmu o Jordanie i bykach z sezonu 97-98. Nie było nas przez 3 tygodnie z różnych powodów. Przerwa była w tych, bo zaczęliśmy tak grubo, że co o każdym odcinku. No ale no, trzeba to jakoś zamknąć, Łukasz. No, ja mam jedno do ciebie zasadnicze pytanie. No, czy wydobyłeś z siebie wow w końcu? Bo przez pierwsze dwa nasze tutaj rozmowy, przez pierwsze dwie nasze rozmowy mówiłeś, że nie ma efektu wow. No to na koniec musisz powiedzieć, no było wow czy nie? Wiesz co, nie wiem, czy to wow to jest dobre słowo, ale duże emocje. Ja to odebrałem tak, te odcinki, tą drugą część tego serialu, bardzo emocjonalnie. Dużo takich scen, które naprawdę mnie osobiście chwytały za serce. I teraz jak z perspektywy czasu patrzę na to, o czym mówiliśmy w tych pierwszych odcinkach, to mi się one wydają, ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, może nawet jeszcze takim wstępem, takim wideoklipem, takimi migawkami, takimi różnymi szczątkami opowieści, które w końcówce wszystko prowadzi do tego Michaela Jordana, wielkiego Jordana. I w zasadzie ta druga część serialu, mam wrażenie, że jest taką opowieścią o nim, taką bardzo wnikliwą. Ktoś powie, że być może za mało jeszcze było tych szczególnie kontrowersji pogłębionych i drążonych tych tematów, ale mi się wydaje, że ta druga część to dużo lepsza, tak? To jest, można oczywiście mieć niedosyty, ale ten emocje były dużo większe niż w pierwszych odcinkach. Ja miałem takie dziwne wrażenie, Łukasz, powiem ci, że po pierwsze, znaczy miałem wrażenie może nawet odwrotne, że ja przy pierwszych odcinkach się bardzo emocjonowałem tym, co nas tutaj czeka, co tutaj jest, co będzie jeszcze, a potem mi to troszeczkę jakby spowszedniało, ale na końcu, jak się te ostatnie sceny odbyły, taki mikroteledysk był na końcu, prawda, w którym były jakieś takie sceny powiedzmy pantomima taka, no teledysk po prostu na koniec, no to kurczę, to wtedy stwierdziłem, że mogę w tym momencie, można podsunąć mi każdy papier pod długopis, ja wszystko podpiszę. To po prostu był najlepszy sportowiec, z jakim się zetknąłem, najlepsze czasy, jakie miałem, to i najlepsze chyba emocje też przy tym dokumencie i najlepszy dokument, jaki widziałem. Ja nie jestem jakimś fanem dokumentalnych filmów, odwrotnie niż książki, to wolę książki czytać dokumentalne, a filmy oglądać fabularne. Natomiast ja mam efekt wow, to znaczy mi się to ze względu na to wszystko, co się wydarzyło, powiedzmy nasze emocje związane z tym, to o czym powiedziałeś, dla mnie to było coś wielkiego. I jakoś nie odróżniam tego, bo mi wręcz nawet się te pierwsze odcinki bardziej podobały. To kiedy tam troszeczkę grzebaliśmy w biografiach, kiedy było o Pippenie, o Rodmanie, o Jacksonie, to mi się podobało. Natomiast w drugiej części, może od razu przejdę do tego, co mnie jakoś najbardziej uderzyło. Najbardziej uderzyło mnie niekorzystnie granie pod publiczkę po prostu przez reżyserów, czyli Kobe Bryant. To w ogóle, ja może jestem trochę negatywnie nastawiony do Kobiego, powszechnie uwielbianego, ale hołd dla Kobiego Bryanta i w ogóle poświęcenie mu już na początku, jak słyszałem zapowiedzi, myślałem, że cały odcinek będzie o Kobe Bryancie, to już w ogóle miałem złe skojarzenia. Nie mam nic ogólnie przeciwko Kobiemu, ale no nie tu, nie teraz, no po prostu. I tak samo parę innych takich sytuacji, w których było widać, że koniecznie trzeba było odnieść do dzisiejszych czasów, do jakichś rzeczy, które teraz nie mam tego wynotowanego, więc nie powiem dokładnie, o co mam na myśli, ale miałem takie wrażenie, że reżyser czy twórcy po prostu starali się coś wcisnąć tak, żeby poruszyć publiczność jeszcze bardziej. A nie było trzeba, bo ta materia po prostu sama w sobie jest tak genialna, że nie trzeba tego jeszcze było podkręcać. Nie trzeba było z tego robić dodatkowych emocji, bo one tam po prostu były. Co o tym myślisz? Nie odniosłem takiego wrażenia właśnie przeładowania tymi analogiami, odniesieniami do dnia po obecnego, więc tutaj trudno mi się odnieść w ogóle, jeśli o konkretniach nic nie podajesz, bo nie ma sobie notować. Powiem o konkrecie, to czekaj, jeden konkret powiem. No. Steve Kerr, którego się skleja w temat, po pierwsze on jest teraz aktualny, tak, bo jest trenerem Golden State Warriors, ale wkleja się go w temat utraty ojca, a on mówi do kamery: nigdy o tym z Michaelem nie rozmawiałem, że straciliśmy ojców. Nie było tego tematu. A mimo to wałkuje się to, żeby pokazać, że jest podobnie, że ojca stracił Jordan, ojca stracił Kerr.
Historia Kera oczywiście jak najbardziej, ale właśnie chodziło mi o takie wtręty, że one mnie odrobinę irytowały. Mówimy o tym na początku, bo potem ja mam zamiar śpiewać pieśni na temat, jak fantastyczny to jest serial. Ale to, jeśli dobrze zrozumiałem, przeszkodziło ci w tej całej historii Kera i opowieści o jego ojcu, o tym dla mnie też dosyć dużym emocjonalnym fragmencie, to, że było pytanie wprost, czy rozmawialiście o tym z Michaelem, bo mi się wydaje, że to było zupełnie naturalne pytanie, więc chciałem się tego dowiedzieć, tak? No bo z tego filmu trochę wynika, tak, że Kerr i Jordan mają jakąś więź. To się bierze od tej bójki, prawda? Od tego, że Kerr tak. mu się postawił na jakimś treningu i wtedy jest wprost powiedziane, że Jordan jak idzie na wojnę, to chce mieć sprawdzonych żołnierzy i od wtedy relacja z Kerrem nabrała takiego, no zacieśniła się może. I potem te rzuty przeciwko, ten świetny występ Kerra na świętowaniu tego historyjka, tak, o tym jak oddawał ten rzut, no to wszystko tego Kerra pokazuje jako najważniejszego z tych mniej ważnych, tak, czyli mamy tam Rodmana, mamy Kukocza, mamy Pippena, gdzieś tam jest ta ławka rezerwowych, ten Steve Kerr jest najważniejszy, więc nie, tutaj zupełnie mi to nie przeszkodziło, wręcz pytanie było naturalne, dziennikarskie, tak? Czy rozmawialiście o tym z Michaelem? Bo gdzieś tam w domyśle jest, że wasze historie, wasze dramaty rodzinne były podobne w pewnym sensie. No rozumiem, ale skoro on odpowiada, że nie, no to byłoby, mówię, naturalne wydaje mi się, znaczy nie było, to nie był event po prostu, ale wiem o czym myślisz. No. To też fajny taki szczególik, który ty poruszyłeś na Twitterze, temat pizzy z Salt Lake City, prawda? I to są takie rzeczy, że rzeczywiście aż trudno uwierzyć, że gościom zabrakło czasu, czy znajomości, czy wydrążenia, żeby tego gościa od pizzy postawić przed tym. Ja oczywiście też, że to Pizza Hut w ogóle była, to już w ogóle jest historia, że akurat taka wielka sieć. Ale on tą historię, którą opowiedział w mediach, prawda, bo to się pokazało w mediach już później, to ta historia sama w sobie jest ciekawa, podawaliśmy to na Twitterze obaj, co tam się wydarzyło, że nie było ich pięciu, że tak naprawdę on się odżegnuje, że on nikogo nie zatruł i tak dalej, i tak dalej. Tak, bo to jest też, trochę taki no. jeśli chodzi do realizatorów, do reżyserów, taki przytyk dziennikarski, tak ja tak? na to patrzę, bo tam się wypowiada ochroniarz jeden Jordana, drugi ochroniarz Jordana, sam Jordan mówi o tym, a jakby nie ma drugiej strony, tak? A to nie była przy takich nakładach w takim filmie, to wręcz taki smaczek, no bo oskarżenie jest poważne, tak? Generalnie gdzieś tam pierwszy raz chyba ze słów Jordana pada, zostałem otruty, to ja to tak odbieram, tak? Że ktoś tak. chciał otruć Jordana. I w ogóle masa pytań się nasuwa. Dlaczego Bulls ogłosili, że on ma grypę? Dlaczego wprost jakby nie było powiedziane, dlaczego że... Dlaczego afery z tego zrobić? No dokładnie. To jakoś w ogóle tak wyciszone. Dla mnie to jakaś bardzo enigmatyczna sytuacja i tu mam niedosyt, bo to nie zostało wydrążone, a można było to zrobić, jak pokazują tak. te teksty z lokalnych mediów. Tak, takich kilka rzeczy jest, prawda? W tym filmie, że wydaje się, że ktoś też porusza słusznie chyba... że jednak paru osób nie ma, tak? Że nie wystąpił Luke Longley, Ron Harper, nie wiadomo dlaczego mówi tylko o czasach Cleveland, kiedy tam grał przeciwko Jordanowi, w ogóle przecież jako wydaje się, że ważna osoba w ogóle w tym nie uczestniczy. Czy ty to potrafisz jakoś wytłumaczyć, że tak się stało? Czy coś wiemy na ten temat? Nie mam pojęcia i rzeczywiście niektórzy się pojawiają tak na sekundę z jakąś celną uwagą. No Will Perdue może tam ma kilka wstawek, ale Jod Bischler tam na sekundę. Natomiast ten Longley, widzimy go tylko w migawkach, a sam w sobie ciekawy. No oczywiście trudno się spodziewać, żeby wielką historię z niego robić, ale jak już docierasz do tylu osób, zresztą fajne, Kuba Wojczyński podawał tekst na Twitterze, gdzie któreś media zrobiły ranking wszystkich, którzy się wypowiedzieli, tam bodaj 83 osoby tak. I o każdym coś napisane. Świetna w ogóle robota, inną perspektywę daje na ten serial, ale tak, no nie wiem, no taki gość na przykład jak Patrick Ewing, Mark Jackson, mogłoby być ich więcej. Karl Malone też pojawił się gdzieś, głos na Twitterze czytałem, że dlaczego nie ma Karla Malona, jest Stockton, prawda? Russella nie ma, jego mi brakuje. O nim jest dość dużo powiedziane, ta akcja, Jordan świetnie o nim opowiada, że on tam jak poszedł na nogach, to już nie mógł zatrzymać i o tej takiej prowokacji Russella, kiedy Jordan był na pierwszej emeryturze. No, kiedy on trzeba mówił, było go zapytać, jak to było. Powiedział, tak? uciekasz przede mną, prawda? To zresztą dokładnie. Jest ciekawe, bo ja jeszcze to też od razu, bo tak trochę założyliśmy sobie, że dzisiaj może bez planu będziemy rozmawiać, więc skaczemy trochę chaotycznie. La Bradforda Smitha też mi zabrakło, to już był w ogóle akcent. Niech on powie, czy rzeczywiście tam była jakaś spina, czy to Jordan wymyślił, bo w filmie Jordan
w Last Dance przyznaje, że znaczy nie on przyznaje, oni mówią, że on przyznał, że wymyślił tą historię, że Lab Bradford coś mu tam dogryzł. Tak? Ja bym chciał usłyszeć, czy może żeby Lab Bradford o tym coś powiedział. Albo, tak albo samo kolejne... jest z Russellem. No Russell musi powiedzieć dwie rzeczy. Czy po pierwsze wyszedł tam gdzieś do Jordana i mu powiedział, że teraz uciekłeś przede mną, a po drugie, czy popchnięty czy był odepchnięty? Nie. Czy był popchnięty w tyłek? Czy... I jeszcze to... jedna rzecz. A propos niedodrążenia. George Karr, tak? Trener Seattle Supersonic, który gdzieś tam przechodzi w knajpie i nie wita się z Jordanem, nie nawiązuje relacji. I Jordan mówi, i to mnie ruszyło, tak? Czyli jakby to jest motywacja taka jeszcze większa przeciwko Supersonic w finale. No nie ma tego wątku też. To prawda. To są ciekawe rzeczy, a ja przynajmniej bym chciał dostać na końcu nawet listę, tak? Że tak się chyba czasami robi, tak? Wystąpiliśmy do tego, tego i tego, nie chcieli wystąpić w tym filmie, tak? To już by nam pewne rzeczy rozwiało. Jeżeli chodzi o nieobecnych, no to jeszcze też podnoszone to jest w mediach i czytałem też teksty na ten temat. Nie ma żony, prawda, ówczesnej Michaela Jordana, Juanity, która bez wątpienia odgrywała wielką rolę. Wiadomo, że to się rozpadło, że on ma teraz nową żonę, to też zresztą chętnie byśmy rzucili okiem. Moja żona musiała sprawdzić na Google, kto jest nową żoną, jak wyglądają nowe dzieci. No kurczę, no, to przy tej okazji chyba powinno się akurat zrobić. I to są te odniesienia do czasów współczesnych, które ja bym chętnie zobaczył, nie są moim zdaniem sztuczne. Natomiast nie, ja akurat, wiesz co, ja tutaj powiem ci, że bo też słyszałem głosy, że mógłby być jeszcze kawałek o powrocie do Wizards. Jeszcze też, tak, że... Dla mnie nie. Ja chciałem obejrzeć Chicago, wielkie lata 90. Moim zdaniem zbyt duże pokazanie wątków obecnych, szczególnie tych Wizards, tam, no ja osobiście to w ogóle gdzieś mi to tam z boku przeszło, bez emocji, rozmyłoby trochę istotę, byłoby za dużo. Tutaj mieliśmy dostać historię wielkiej drużyny i ją dostaliśmy. Natomiast tutaj jeszcze znowu kolejny temacik. I ja tak naprawdę nie wiem, dlaczego ta... No, tam jest próba odpowiedzi na pytania, co się stało, że nie było kolejnego sezonu. Tak? Wszyscy gdzieś tam sugerują i Reinsdorf i Jordan, że mogło być. Ja tak naprawdę nie wiem, dlaczego to się rozpadło. Jedyne, co do mnie przemawia, to Phil Jackson, który powiedział, coś się wypaliło, tak? Ale czy była naprawdę mocna próba podpisania, przedłużenia, namówienia, kontynuowania tej drużyny? Też mam niedosyt, bo po prostu nie dowiedziałem się za wiele na ten temat. A ja myślę, że chyba tutaj wszystko wiem. Ale jeszcze dokończę to, co powiedziałeś. Mi by pasowało, tak jak w filmach się, nie wiem, robi na końcu, żeby pokazać Scottiego Pippena i powiedzieć, Scottie Pippen od 98 roku zrobił to, to i to i to. Bo myślę, że to miałoby jednak wielką wagę, bo ludzie, którzy, tak jak moja córka, którzy oglądają to z perspektywy 11-latka, pytają o to, tak? A co ten Pippen? Co on bez Jordana potem już nie grał, czy grał? Ja mówię, no Portland, Houston, powrót do Chicago, no chociaż rozumiesz, chociaż migawka, tak? Phil Jackson zdobył mistrzostwa z Lakersami, no tego w ogóle nie ma, tak? No jak gdyby historia, tak jakby ten film powstał w 98 roku, on jest potraktowany, tak? Że niby mówią ludzie teraz, tak? Ale nic nie mówią o okresie 98-2020. To nie jest jakaś uwaga, jakaś potworna, tak? Ale dla a to jest uwaga, jest jeśli, taka... jeśli bierzesz pod uwagę właśnie różnych widzów, to oczywiście tu masz rację. Ja mówię o sobie, tak? No. Znaczy, my to wiemy, więc ja tutaj jakby nie wpadłem w ogóle na ten tok myślenia, bo nie brakowało mi tego. Odpowiem teraz na ten temat, co ty powiedziałeś. No, znaczy, oczywiście uwaga jest skierowana na Jerry'ego Krause'a, który chciał koniecznie po jeszcze większą swoją pieczątkę podstawić na tym zespole, tak? I w związku z tym chciał się pozbyć Phila Jacksona. Niby nie wykluczał Michaela Jordana. No i to moim zdaniem, wiesz, jak to w życiu. Znaczy, to nie było tak, że odbyło się zebranie, w którym wszyscy wstali od stołu z wnioskiem, że to już koniec, tak? Tylko po prostu gdzieś tam jedno wynikało z drugiego i początkiem tej lawiny było to, że była decyzja twarda i nie ustępliwa, aczkolwiek Reinsdorf mówi na końcu, że on jednak się złamał i chciał tego Phila Jacksona wziąć na jeden sezon, ale Phil już miał po prostu tego dość. Sorry, że tak mówię o Philu, jakby to był mój kumpel, ale niestety to tak to jest z tymi ludźmi, o których tutaj jest ten serial, czyli to są Phil, Scott i Dennis i Michael, no i Jerry, ewentualnie Jerry trzeba dodać, który, bo było dwóch. Także ja myślę, że to jest wytłumaczalne. Natomiast dla mnie na przykład chciałem cię zapytać koniecznie też o to, czy w tym fragmencie dotyczącym roku 93, wypalenia i mówię, że fajnie to zostało jak gdyby też poruszone, czyli temat, o którym też rozmawialiśmy, czyli spisku
który dla mnie jest tam jakimś tematem, czyli czy Jordan nie został wywalony po prostu z NBA na jakiś czas w 93 roku, żeby odpokutować swoje hazardowe grzechy. Zostałeś przekonany, no bo teza tutaj w Last Dance była jasna, że tutaj nic nie było, on po prostu był wypalony, miał dość, musiał odpocząć, no i potem jeszcze doszła sprawa z ojcem. Jakie ty masz zdanie? To znaczy, mnie przekonuje i powtórzę, tylko nie pamiętam, który z dziennikarzy, czy też autorów książek, nie pamiętam teraz, bo tych postaci było dużo, mówi, jaki to by miało sens, tak? Najlepszy zawodnik, najlepszej drużyny. Znaczy jakby w biznesowym sensie to była po prostu, byłaby absurdalna decyzja ze strony komisarza ligi, żeby rozwalać coś, odsuwać swojego największego zawodnika. Także wiesz, no to jest jedno z tych, moim zdaniem nigdy się nie dowiemy, jak było naprawdę, ale ja raczej jestem usatysfakcjonowany. To znaczy nie szukam na siłę tego spisku, bo wydaje mi się, że być może to takie trywialne to stwierdzenie, które przytoczyłem, ale to nie miałoby sensu, no bo jak? A ja ci powiem, że właśnie miałoby sens. Znaczy, ja się z tym nie zgadzam, oczywiście, kim ja jestem, tak? To są ludzie, którzy wiedzą więcej niż my i są mądrzejsi od nas i wiedzą, co mówią. Natomiast mi się wydaje, że dyskwalifikacja najlepszego koszykarza NBA na rok byłaby większym złem, znaczy byłoby to z punktu widzenia, to byłoby kompletnie bez sensu w porównaniu z jego jakimś fantastycznym odejściem i próbą podbicia rynku baseballowego, bo ja wtedy, patrząc na tą historię, miałem takie wrażenie, że Jordan, nawet wiesz, tutaj z odległości z Polski nie patrzyliśmy na to, przynajmniej ja tak to zapamiętałem, nie patrzyliśmy na to jako na wypalonego, zmęczonego Jordana, który ma dość koszykówki, tylko na gościa, który wygrał 3 razy i teraz ma takie pach, ja pójdę w baseball, zrobię coś w baseballu, pokażę wam, nie wiem, a nie daj Boże coś wygram, to po prostu będzie to historia nie z tej ziemi. I dlatego mi się to nie wydaje nierealne. I drugi argument jeszcze jest taki, że 98 rok pokazuje, że to jest zupełnie ta sama historia. No jak można pozwolić na to, żeby najlepszy koszykarz NBA po wygraniu mistrzostwa w znakomitej formie, tak, co widzieliśmy dobitnie w tych meczach ostatnich, no po prostu znika. Tak? No to jest to samo, to jest tylko 5 lat później. Więc uważam, że było to bardzo dobrze, przekonująco zrobione, ale ja do końca jeszcze, we mnie ten spisek jeszcze pozostaje, nie został wypalony ogniem, tak powiedziałbym. No, no dobrze. Mówię, tutaj ja chyba do dodania nic nie mam, bo jak raczej, tak. Znaczy, też bardzo mi się podobały tam słowa Phila Jacksona chyba, tak, takie od Jordania i też trochę inaczej spojrzałem, że, bo Jackson mówi coś tam, zobaczyłem chłopaka, który jest zmęczony, który ma dosyć i ten chłopak do mnie dotarł. Jordan miał wtedy tylko 30 lat, tak? Właśnie stracił ojca, dużo wokół niego się działo, on był taki zmęczony, też takie słowa, już nie pamiętam, czy o tym rozmawialiśmy, ale to chyba po trzecim mistrzostwie Phoenix, nie cytuję dokładnie. Czy ja jeszcze muszę coś robić, tak? Czy coś jeszcze, czegoś ode mnie wymagacie? Takie już po prostu, i to padło jednak, to nie było zagrane, to było w emocjach, co moim zdaniem podkreśliło to jego ogromne zmęczenie. I mówię, to był chłopak wciąż 30-letni, bo dla nas Jordan to jest taki ktoś, kto cały czas jest dorosły, jak zdobywa te mistrzostwa. Tak. Ale jak dzisiaj popatrzymy na zawodników, nie wiem, w Polsce, w NBA, tych 30-latków, to są wciąż młodzi goście, tak? Więc no trochę nie inaczej, to wypalenie, to 30 podłamanie. Lat temu, tak? No 30 lat temu 30-latek był jednak w sporcie często bardzo, bardzo już stary, tak? No ale to tylko troszeczkę umniejsza to, co powiedziałeś. Tak, bo tak naprawdę masz rację. Tak? No, jest to w każdym razie no, na pewno dziwna historia. Wszystko jedno, z jakiego powodu to się zdarzyło. Tak? No bo nadal wydaje mi się, że osoba o formacie Jordana, cierpiąca na syndrom wypalenia, no ma tyle narzędzi, on ma po prostu wszystkie pieniądze świata, żeby sobie poradzić ze swoją depresją, wypaleniem, brakiem ojca, cokolwiek. Zwłaszcza, że mamy w tym filmie miliony przykładów, jak on jest w stanie po prostu przełączyć wtyczkę z powodu, no kurde, byle czego kompletnie, tak? No z powodu drobiazgu jest w stanie zmienić się w wyleniałego leniwca, w kurde, w potwora niedźwiedzia, który morduje, tak? Także to wydaje mi się, że no nie wiem, no ale może to są rzeczy w skali, które po prostu się spiętrzyły i tak musiało być. Natomiast dla mnie to nadal będzie to zagadka. Tak? Jak do tego doszło, też z punktu widzenia tego, o czym mówiłeś, tak? Czy jak do tego doszło, że największy organizm sportowy świata wypuścił skarb u szczytu i nie mówimy dzisiaj na przykład o 8 tytułach z rzędu, tak? Co byłoby w ogóle jakimś rzeczą
nigdy nie do Wiesz, powtórzenia. przecież tutaj mam też taką obserwację. Pamiętajmy, że na początku tych lat 90., zresztą to się powtarza, Jordan cały czas mówi, że chce mieć te trzy mistrzostwa, bo Bird i Magic tego nie mają. Ale generalnie teraz ja dobrze w głowie sobie tego nie odsunę, ale to chyba od czasów Boston Celtics i lat 50., 60. To była pierwsza dynastia, prawda? Teraz dla nas to Chicago Bulls i te 3 plus 3, liczymy to jako 6, są takim punktem odniesienia, kto to pobije, tak? Ta gonitwa LeBrona, ale pamiętajmy, że Jordan ścigał się z czymś innym, z czymś mniejszym po prostu, bo klasa Birda, Magica oczywiście jest ogromna, natomiast oni osiągnęli dużo mniej. To znaczy Jordan podwyższył po prostu ten poziom, do którego teraz wszystkie gwiazdy NBA się odnoszą. A on po tych trzech tytułach z rzędu, przedzielonym jeszcze złotym medalem w Barcelonie, to też miało duże znaczenie pewnie, jakby mógł mieć poczucie, że jestem na topie. To znaczy od wszystkie gwiazdy, do których się odnosiłem, jestem od nich lepszy. A dobrze powiedziałeś o Dream Teamie, mi strasznie zabrakło tego wątku jeszcze. No to było potraktowane trochę zbyt zdawkowo. Wiele rzeczy, mieliśmy wiele opowieści o poprzednich latach Bulls, o mistrzostwach po kolei, ta chronologia została zachowana, o każdym finale coś było, a to nie spodobał mi się ten zabieg, że Dream Team i 92 w Barcelonie został potraktowany oczami Kukocza niejako. Tak? Czyli jakby to gnojenie w cudzysłowie Kukocza było tam najważniejszym tematem. To chyba trochę amerykańsko-centryzm. Nie mówię, że to może, znaczy mi się to nie spodobało, nie mówię, że to jest błąd, ale być może takie można spojrzenie z Ameryki na to spojrzeć, bo z naszego punktu widzenia reszty świata, to doświadczenie Dream Teamu Barcelony była zupełnie inaczej, inne, prawda? To nie chodziło o to, żeby tam jakiegoś Kukocza dorwać i pokazać mu, że Jerry Krause nie ma racji, ale chodziło o zupełnie coś innego. Nie padło też w ogóle przy towarzyszących tego rzeczach. Ta Barcelona była także otwierająca oczy ze względu na HIV Magica Johnsona, prawda? Na inne rzeczy. No, nie wiem, czy to być może nie jest temat, tak? To być może nie jest temat na ten film, ale jednak jeżeli była mowa o Dream Teamie, to dla mnie nie było, to było nietrafione po prostu. Co ty na ten temat? Znaczy wiesz co, ja mam, ja sobie zdałem sprawę jakiś czas temu, ja nie pamiętam Dream Team, ja miałem 12 lat w 92 roku i jeśli mam jakieś obrazki z igrzysk, to mam takie, że siedzimy w Pucku z drużyną ówczesnego MKS MOS i my jako dzieciaki, kadeci oglądamy finał Polska-Hiszpania w piłkę nożną. Ja, okay. Jakby, ja nie wiem, mi ten Dream Team jakoś przeszedł. Wtedy nie weszła do głowy, rozumiem. To znaczy, wiesz, no ja byłem gnojem, który grał w kosza, więc tylko patrzyłem na koszykówkę, można powiedzieć, ale ten Dream Team gdzieś tam z boku był. Ja nie wiem, dlaczego to się stało. Oglądałem już wówczas finały na żywo z Blazers i tak dalej. Natomiast ten Dream Team gdzieś przeszedł bokiem, więc nie mam jakiegoś emocjonalnego stosunku do tego. Wystarczyło mi kompletnie w tym filmie to, co było. No i ten fragment zdjęcia z tego słynnego treningu, najlepszego meczu koszykówki, który być może się odbył, jak na treningu Jordan przeciwko Magicowi grali na poważnie. Dla mnie osobiście wystarczająco. Okej. Okay. A chciałem cię zapytać jeszcze, a buty Jordana jakiekolwiek kiedykolwiek miałeś? Nie, miałem Pipena. Model Pipena miałem, ale no właśnie, Jordanów, to jest też ciekawe, bo Jordanów, ja też z jakichś powodów i zastanawiałem się nad tym, bo ten wątek oczywiście butów, Nike'a, marki Jordana i tego logotypu, prawda, słynnego, który przemawia do wyobraźni, bo to jest sama w sobie dzieło sztuki, prawda, ten logotyp. To jest coś, co na człowieka no, po prostu wgryzać się w głowę, nawet o tym nie wiesz. Ale ja też nie miałem nigdy butów Air Jordan. To jest też ciekawe, bo przecież może dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale pomykaliśmy trochę na boisku też częściowo razem, ale i ja wcześniej też przecież, bo ty mówisz, że miałeś 12 lat, ja miałem 20 i ja wtedy walczyłem o miejsce w reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego, więc trenowałem 4 razy w tygodniu plus 2 razy z Gazetą Wyborczą jeszcze graliśmy, więc troszeczkę tego było. I nie, ja szedłem w jakieś inne buty, najpierw to nie było dostępne, a później nie, dlaczego? Ja sam nie wiem, no właśnie się zastanawiałem. Te buty najsłynniejsze to chyba jest jedenastka, prawda? To są te takie białe z czarnym, to są rzeczywiście piękne buty, no ale może mnie nie było stać, może to było za drogie, może, ale właśnie to mi pytanie na to pytanie. Słuchaj, a ja na przykład teraz, dlaczego ty teraz nie grałeś? Sobie przypomniałem, nie wiem, ale na przykład miałem model Szaka, te 94 rok, takie czarne z niebieskimi, z tą pompką w języku. I to buty miałem. Potem miałem ten Nike Pipena, czyli Grant'a Hilla też pamiętam.
Natomiast ja też nie jestem specjalistą od butów, nigdy nie byłem fanem. Znaczy, dla mnie one były raczej środkiem do gry w koszykówkę niż celem sam sobie, żeby mieć. Natomiast miałem, jak teraz sobie przypominam, modele konkretnych koszykarzy, ale masz rację, nie zastanawiałem się. Może chodziło, nie wiem, może chodziło o cenę, może chodziło o to, że Jordan zawsze był dla mnie no, świetny, ale nigdy nie był takim jednym prawdziwym idolem. Jak na podwórku z kolegą moim Karolem z bloku graliśmy sobie 2-2 gdzieś tam na jeden kosz, to ja byłem Pippen, on był Jordan. Może dlatego. Może dlatego. No nie, ale to jest dla mnie nie do rozwiązania. Ale wiesz co, jeszcze tutaj, bo mówiłeś o tej 8 lat różnicy wieku jest między nami. Takie mam do ciebie pytanie, bo moja refleksja też jest taka. Ja się cieszę, że nie byłem dziennikarzem wtedy, kiedy jak Chicago w tych latach 90., że mogłem to odbierać emocjonalnie, że nie musiałem analizować, zastanawiać się, potem tego opisywać, szukać informacji, drążyć, dawać jakiegoś kontekstu. I mam do ciebie pytanie, czy ty na przykład zastanawiałeś się nad tym, czy przez to, że w latach 90. już zaczynałeś opisywać, prawda, szeroko, szczególnie ten drugą dynastię, czy nie masz wrażenia, że coś ci uciekło przez to, że musiałeś trochę analitycznie już do tego podchodzić, a nie tak po prostu się sponieść emocją, wkurzać i tak dalej? To było inne dziennikarstwo. Po pierwsze do 99 roku u nas w Gazecie Wyborczej był Wojtek Michałowicz, który zajmował się głównie NBA, więc ja byłem zawsze z boku, więc może nie dotyczyło mnie do końca to, co powiedziałeś. Gdzieś tam owszem pisałem, ja też współpracowałem z gazetami, które tłumaczyły i sam pisałem tam jakieś teksty, które tłumaczyły amerykańskie gazety o NBA, więc nie do końca tak było, że się tym nie zajmowałem, ale wiesz co, w tamtych czasach, w 90-tych latach, moim zdaniem dziennikarstwo było jeszcze w dużym stopniu elementem fascynacji, tak? Znaczy, że nie trzeba było tego analizować, nie było miejsca na analizę. Myśmy produkowali się tylko do papieru, to była forma skrótowa, więc żeby coś napisać większego, to trzeba było oddać pasję, więc nie do końca to się kłóciło z czymś, tak? No to mogło być nawet fanowskie troszeczkę, jakby teraz powiedzieć, tak? Także nie mam wrażenia, że mi coś umknęło, wręcz... Bo mnie tak wie, że stanowiło na przykład jeden z fajniejszych finałów ostatnich lat, no to ten z rzutem Raya Allena Miami kontra Spurs. I tak się zastanawiam, jak ja bym to przeżywał, będąc takim nastoletnim kibicem, który nie musi potem, ale masz rację, zmieniły się czasy, wiesz, mecz się skończył, a ja od razu do komputera i dokładnie, i tego nie miałeś. Myśli w głowie, co napisać, nie miałeś. Tak? Myśmy się mogli spokojnie, jak miałeś coś pisać NBA o finałach, bo potem to oczywiście też robiłem, no to miałeś czas, no to nawet często miałeś 2 dni, tak, bo jak był mecz w piątek, to opisywałeś na poniedziałek, więc póki nie było internetu, to była twórczość zupełnie innego rodzaju. Zresztą Wojtek Michałowicz w ten sposób też to często to opisywał, że to była poezja bardziej niż sprawozdawczość. Tak? Natomiast tutaj właśnie też widzisz, tak fajnie nam wychodzi w tej rozmowie, której nie planowaliśmy, bez scenariusza ją robimy, że wątki się wrzucają. Dla mnie uderzający w tym Last Dance był brak internetu. Był brak internetu, który... Ja się ciągle nad tym temat zastanawiam od początku tygodnia, kiedy obejrzałem te ostatnie 2 odcinki. Co by było, gdyby to wszystko było w internecie? Jak bardzo inne to by było, gdyby to wszystko było w internecie? Jak bardzo inne byłyby reakcje, interakcje? Tak. Jak my byśmy tego ochroniarza z loczkami i tego drugiego smutnego, który akurat historię mnie nie porwały, mimo na przykład Jakub Wojczyński napisał, że to jest jedna z najlepszych historii, w ogóle wzruszam ramionami na to. Natomiast same te postacie byśmy mieli omemowane już dawno, byśmy byli z nimi otrzaskani. Cała, nie wiem... Wyobraź sobie, konferencja pierwsza, kiedy Jordan chodzi na emeryturę. Tam był szał, tak? To widzieliśmy. Żona, trener, wszyscy zawodnicy stoją gdzieś z boku. Scott Williams ma taką skórę z bazaru, wygląda bardzo śmiesznie. Ale tłumy dziennikarzy, tylko telewizyjnych z mikrofonami. Dzisiaj, no trudno sobie wyobrazić tego Twittera rozpalonego do czerwoności, tak? Jordan odchodzi, zdjęcia, wszystko, no coś niezwykłego, albo te jego wycieczki do Atlantic City między meczem, przed czwartym meczem. Były te zdjęcia, były z telefonu. Dokładnie. Ktoś by go sfotografował. To w ogóle historia. I pytanie, bo generalnie Rafał Tymiński, nasz kolega z przeglądu, powiedział, będąc gościem w Polsacie, w poranku z Polsatem, fajne zdanie, bo Krzysiek Wanio go zapytał, czy on trochę burzy pomnik Jordana, ten film. A Rafał powiedział, Jordana nie da się z pomnika, jakby zburzyć tego pomnika i zepchnąć go z piedestału. Natomiast zastanawiam się, jakby były te social media wówczas wszechobecne i byśmy wiedzieli o wszystkim właśnie, każdym takim złym ruchu, powiedzmy, Michaela Jordana,
jak byśmy go traktowali, tak? A nie, myślę, że to by się wiele nie zmieniło. Ale jeszcze jedną rzecz chcę koniecznie powiedzieć a propos tego, co powiedziałeś, to, bo wcześniej wracając do pytania twojego o dziennikarstwo. To było dziennikarstwo, które malowało przed oczami ludziom, bo legenda Jordana też powstała dzięki temu, że ludzie opisywali go. Niekoniecznie nie wszyscy widzieli te mecze w nocy choćby, tak? Owszem, bardzo dużo ludzi wstawało w nocy, żeby oglądać, ale na przykład to były dzieciaki, no, a już rodzice no, musieli iść do pracy, więc nie oglądali tego. Natomiast potęgowało się to wszystko przez to, że to było opisywane i to też było w związku z tym inaczej opisywane. Jordan coś zrobił, Jordan znowu rzucił. Natomiast dotykalność tego, nie wiem, ile tam tych transmisji jest obecnie w Kanal Plusie polskim, ale powiedzmy 300 transmisji w roku z meczów NBA, no może 200, tak, może przesadziłem. 200 transmisji w roku, to wszystko by spowodowało, że to jednak wszystko byłoby zupełnie inaczej odbierane. I natomiast odbrązowienie. I to jest też temat, który ja tutaj mam akurat zapisany, żeby z tobą omówić. Bo dla mnie najbardziej uderzające też, jedno z najbardziej uderzających, bo już chyba mówię po raz czwarty, że coś było najbardziej uderzające, ale jedno z najbardziej uderzających rzeczy w tym The Last Dance było, jak wielki ten Jordan był pod każdym względem. To znaczy on był jednocześnie wielkim sportowcem, wielkim psychologicznym takim organizmem, który się sam nakręcał, o czym już mówiliśmy, a jednocześnie jakimś wielkim chamem, wielkim dewiantem, wielkim, no po prostu wszystko w nim było wielkie, cokolwiek on zrobił, było na naprawdę wielkim poziomie, nadużywam tego słowa celowo, jak hazardował się, to też na wielkim poziomie i od tego się nie dało uciec. No, po prostu to jest fascynujące w tej postaci. Tak zamknąłem oczy właśnie na koniec tego serialu i o tym sobie pomyślałem, że to jest fascynujące w tej postaci, że nadal nawet film dokumentalny po 22 latach przez niego manipulowany, jak wszyscy mówią, też jest wielki. Tak? Także to jest niesamowite, że nie ma takiej, nie mam, chciałem to jeszcze ująć słowa, nie mamy podejścia do tego, tak? Choćbyśmy się nie wiem jak natężali, parafrazując wiersz, to i tak to, co zrobi Jordan, zrobił, zrobi i jeszcze zrobi, będzie trudne do doścignięcia i dlatego bezwarunkowo i bez dyskusji właśnie na temat odbrązowienia, czy to było złe, czy on był chamem, czy dociskał niepotrzebnie, czy zdradził żonę, nie wiem, czy palił cygaro, czy nie umiał na fortepianie, ten fortepian w ogóle w pokoju na ostatnich meczach w Utah, to był też fascynujący temat, ale takich szczególików jest mnóstwo, to po prostu wszystko ja wyrzucam, tak? No po prostu nie ma bohatera takiego nowoczesnego, to moim zdaniem jest w tych miejscach, w których kiedyś tak sobie wyobrażam, bo jestem zafascynowany historią, 100, 200, 300 lat temu byli bohaterowie, którzy wojnę wygrywali. Po prostu to jest taki bohater, którego stawiasz na pomniku i już się więcej nie zastanawiasz, a dowody na to były właśnie te 10 odcinków The Last Dance. Przepraszam, że tak długo, ale chciałem jak najlepiej to ująć. Dobrze powiedziałeś, nie mam nic do dodania. Kropka. No to... Nie, zgadzam się, jak najbardziej, to po prostu... Kolejny temat, bo myślę, że o tym to w ogóle nie trzeba dyskutować. Wszystko jasne. Czy coś powinno być jeszcze nakręcone? Powiedzmy, jaki film dokumentalny o koszykówce byś chciał zobaczyć? O tak bym może. Znaczy, słuchaj, ja na przykład, ja co tydzień mógłbym oglądać kolejne dwa odcinki, czy nawet jeden odcinek, ale tak. Pierwsze moje skojarzenie było o Indiana Pacers, o New York Knicks, o Utah Jazz, nawet już nie o samym Jordanie. Mi to robiło takiego smaku na odświeżanie sobie tej historii lat 90. które dla mnie z oczywistych względów, bo zawsze jak się dorasta, jak się jest 13-letnim człowiekiem, to najwięcej wspomnień, wszystko smakuje inaczej. Więc i w muzyce, i w koszykówce, no ten Reggie Miller rewelacyjny, no nie wiem, no ci Knicksi, tak? Jeszcze o tych Pistonsach, jeszcze o Utah Jazz, po prostu Orlando Magic, tam gdzieś ten Shaq, Horace Grant, Nick Anderson gdzieś tam się pojawiało. Mi po prostu ten serial narobił smaku na odświeżanie sobie takie co tydzień, tej koszykówki z tamtych lat, prawda? Tak, tak. To jest niesamowite. Ja teraz oglądam Office, serial amerykański i mi się ciągle nasuwają porównania właśnie do tego, bo to jest też paradokument, prawda? Natomiast tamto jest paradokument, trzeba było napisać, stworzyć, wymyślić postacie, zrobić jakąś dramę, żeby to wszystko się przez 9 sezonów kręciło. Ja myślę, że ten świat koszykarski lat 90., właśnie ery przedinternetowej, jest po prostu tak bogaty w rzeczy, do których masz osobisty stosunek i tak bogaty w postacie, po prostu tego Reggie'ego Millera pokracznego, to można by wymyślić po prostu, że będzie Jordan atletą, a obok niego będzie jakiś chudy gość, który będzie ten. Dennisa Rodmana, no to przecież jak postać z kreskówki. Także to są,
To jest niesamowite, że ta materia z tamtych lat, jeszcze naprawdę dużo materiałów się odnalazło, pomijając nawet ten rok 97-98. Było bardzo dużo materiałów ze wcześniejszych lat, które zostały odnalezione. To już była era domowych kamerek, więc ludzie mają ponagrywane pewne rzeczy. Ja bym jeszcze pokopał, ja bym jeszcze z chęcią zobaczył. Ja bym zobaczył The Last Dance, po prostu następne 10 odcinków, albo nie wiem, coś innego, po prostu, jak to się mówi, spin-offy, tak? Spin-off z serialu, jak się kręci, że jedna postać jest gdzieś tam, to ja bym chętnie popatrzył o Shaku, o Charlesie Barkleyu. No, myślę, że zastanawiam się ciągle, czy nie powiedzieć, że o Dream Teamie. Ale ten Dream Team był tak sportowo-jałowy w pewnym sensie, że tam nie ma dramy, tak? Tam nie ma dramatu, tam nie ma historii, prawda? To byłaby tylko, mogła być tak, jak książkę też Wojtek Michałowicz chyba napisał w Polsce, a jest też taka chyba odpowiednik zachodni, po prostu o 12 ludziach, tak? Tak jak ty napisałeś o Srebrnych Chłopcach Zagórskiego z tatą, że byłoby 12 historii o 12 ludziach i oni gdzieś tam się by spotykali, żeby zagrać mecze w Barcelonie. Ale to też byłby film, prawda? Nie wiem, czy jest tyle materiału, ale chyba żyją wszyscy, nie? 12 żyje jeszcze? To każdy mógłby przynajmniej coś opowiedzieć, nie? Chyba nikt nie zmarł jeszcze z tych, co grali wtedy. Chyba nie, rzeczywiście. Chociaż Patrick Ewing jest zakażony, zarażony teraz, więc... No tak, ale to... Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Też informacja... Jerry Sloan zmarł, tak? Też, który w tym The Last Dance też... tych przegranych małych jutach. Bardzo fajne zdjęcia z konferencji prasowej, to z profilu, taka cisza, prawda, przed wypowiedzeniem pierwszego zdania. To też, jakby to już jest uwaga do montażu, do realizacji tego filmu. Jak doskonale potrafili te zdjęcia wykorzystać. Właśnie takie zawieszkę taką, powiedzmy, Jerry'ego Sloana po tym meczu. No, rewelacyjne. Robota edytorska, robota filmowa w ogóle znakomita. Ale trzeba podkreślić, że to, ja odbieram tak, że to są właśnie te zdjęcia ekstra. Te zdjęcia, które leżały w szkatule przez 20 lat i zostały wygrzebane, bo nie byłoby takich zdjęć. To po prostu widać, że człowiek, który biegał z tą kamerą za Jordanem i za Bullsami, on musiał właśnie... On myślał reportersko, on myślał o reportażu filmowym, który powstanie, który nie powstał aż do dzisiaj. I dlatego są takie właśnie, są takie ujęcia. Tam jeszcze mi się najbardziej podobała kibicka z Utah, tak? Chyba to z Utah była, czy skąd się tak, która była filmowana za ławką, która tam... No, po prostu piękne rzeczy. No dobrze, Łukasz, czy coś jeszcze byśmy chcieli dodać na pożegnanie tego? Wzdychamy ciężko, ładnie wesołeś, to jest wesołe. Dajcie jeszcze coś. No nie tylko dlatego, że to były czasy koronawirusa teraz, ale to pokazuje, jak piękny był sport kiedyś. Ja trochę mam wrażenie takiego starego dziada, teraz z siebie wydobędę i mam wrażenie, że to już przez internet to wszystko nie będzie już takie. Nigdy. Po prostu nigdy. Co nie znaczy, że jest gorsze. Ma swoje odcienie teraz, ale takie już nie będzie. No po prostu takie już nie będzie, bo to wtedy było gdzieś tam troszeczkę nieobecne, na odległość trzeba było się wysilić, a jak już się doszło do czegoś, to miało się wrażenie, że się dotknęło gwiazd. Teraz gwiazdę to ja mam tutaj, wiesz, nawet z tobą mogę porozmawiać. To znaczy, ja powiem obecnej, znaczy ja nie potrafię się emocjonować obecną NBA. Tam oczywiście zdarzają się fantastyczne historie, tak? Golden State Warriors poprawiający rekord, Stephen Curry na niego momentami można patrzeć, ale to już nie to. Nie wiem, czy to już jest takie dziadostwo, wychodzi z nas bieg i tak dalej, ale po prostu no to są takie frazy. Ty powiedziałeś o tej wielkości Jordana. No, był największy. No, żaden Kobe Bryant, żaden LeBron James, no nawet jeśli by zdobywali te tytuły jeden za drugim, niech zdobędzie ich jeszcze z Lakersami, nie wiem, 5 z rzędu powiedzmy, no, to dla mnie to będzie wzruszenie ramion. Tak? No, czy, tak nic jest. Nie przebije Michaela Jordana. No to myślę, że tak większość ludzi, która obejrzała ten serial i która pamięta lata 90., jakby właśnie, że wtedy już się interesowała, może to powiedzieć to samo. Ale moja córka lat 11 też tak uważa. Także po obejrzeniu tego serialu, także to też jest, pokazuje siłę, bo też jej się te wszystkie rzeczy, ona też ogląda seriale i też te wszystkie rzeczy do niej przemawiały. To w jaki sposób to się odbywało, że coś się dzieje, Michael Jordan się wkurza i potem pokazują kilka akcji, gdzie Michael Jordan to robi. Niesamowita duża liczba smaków, takich rzeczy, które się przypomniały, że Pippen miał problemy z plecami, w ogóle nie pamiętałem tego w tej serii z Utah Jazz, prawda? I to ci powiem, to jest taka historia, która troszeczkę tego Scottiego Pippena odkupuje, można powiedzieć, w tym filmie, bo dla mnie generalnie Scottie Pippen to jest taki
największy loser tego serialu. To znaczy, bo on moim zdaniem... Przegrany. Tak, on moim zdaniem, no mówiąc prosto, on był trochę głupkiem, jak przychodził do ligi. I te zdjęcia z tego draftu, kiedy on trochę nie za bardzo, moim zdaniem rozumie, że był wymieniony, on po prostu wychodzi z niego to, kim był, czyli chłopakiem gdzieś tam z wioski, tak, nazwijmy to, który być może nawet trochę przypadkiem urósł w pewnym momencie, zrobił karierę, rozwinął się, ktoś go wybrał w drafcie, trafił do najlepszej drużyny w historii, współtworzył ją, ale generalnie nie wytrzymał fizycznie, psychicznie tego siódmego meczu w Detroit, jeszcze zanim się zaczęły mistrzowskie lata, a potem odmówił wyjścia na parkiet z tymi Knicksami, kiedy Tony Kukoc trafił. To jest w ogóle też historia, to niego Kukocza mi żal, bo dokonał wielkiej rzeczy. Ten rzut byłby jeszcze bardziej pamiętany, gdyby nie ten cholerny Pippen, jakby w tej negatywnym sensie uwagę, w ogóle jeszcze, bo już mieliśmy kończyć, ale Bill Cartwright, który ta historia przypomniana, że on ze łzami w oczach stanął, to dla mnie też jeden z najlepszych momentów chwytających za gardło i w ogóle pokazujący taki, wiesz, drużyna, która wygrała wielki mecz po super rozegranej końcówce, u siebie, szał. I ten Phil Jackson, widać, że tam są zdjęcia chyba, jak oni idą do szatni, prawda, przez tunel, zero radości, to znaczy oni... Wiedzą, co to znaczy. No niesamowity moment sportowy, jakby drużyna, która powinna mieć milion, plus milion do energii, tak, do kolejnych zwycięstw, kompletnie jest bez powietrza, bo została wydarzyło się coś, co... emocjonalnie, Dokładnie. I po prostu Bill Cartwright stracił złudzenia, że to jest coś wielkiego, ale... I to jest właśnie to najpiękniejsze w tym wszystkim, co tutaj, o czym rozmawiamy przez lata 90. Zawsze jest jakieś ale, które odwraca to wszystko. Ale warto pamiętać, że oni bez Jordana, który jest uważany za gościa, który to wszystko stworzył, byli w stanie dojść do, to był finał konferencji? Do finału konferencji przegrać w 7 meczach z Nowym New York Knicks. Bez Jordana, czyli jak gdyby ja nie wiem, jest odwrócone. To chyba, czy to mówi Phil Jackson, czy mówi ktoś o nim, że to był, a Charlie Rosen być może to mówi, jego bliski przyjaciel, współpracownik, autor książek, że to był najlepszy sezon Phila Jacksona, znaczy jakby z Chicago, tak? Bo rzeczywiście dokonali, byli o krok od... Gdyby oni weszli do finału NBA bez Michaela Jordana, no to przecież byśmy o tym też rozmawiali przez lata. To jest niesamowite, także i to też trochę odwraca cały ten serial, który bez wątpienia był napisany i zrobiony pod dyktando Michaela Jordana, tak? Bo nie ma wątpliwości, nawet jak on tam wypada w niektórych scenach niekorzystnie, to jest taki niekorzystny, ale sami mamy wrażenie, że to musiało być poruszone i tak dalej, i tak dalej. No dobra, Łukasz, bo życie toczy się dalej, dopóki nam nie dostarczą nowego paliwka, to musimy o tym Last Dance mówić w czasie przeszłym. W każdym razie fantastyczne emocje, brawo ESPN, brawo NBA, brawo Netflix, że nam to błyskawicznie pokazał. A, nie brawo tłumacze, można było to zrobić lepiej, szkoda, bo było za dużo wpadek, jak na taką produkcję, no ale cóż, i tak rozsmakowani byliśmy, także nie ma o czym mówić. Coś dodajemy jeszcze? Koniec. Zamykamy. Dobra, dziękujemy za The Last Dance, prosimy o więcej. Zadzwońcie do nas, jak będzie coś równie fajnego, chociaż w połowie, o koszykówce w przyszłości i zróbcie po prostu, no, bo my też się może przyłożymy, może też coś wymyślimy. Dziękujemy bardzo, Łukasz Cegliński, Adam Romański. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ostatni taniec.